Realizujemy pierwszy etap prac konserwatorsko-konstrukcyjnych w opactwie w Mogile. Cały projekt będzie polegał na stworzeniu nowej przestrzeni wystawienniczej, która ma połączyć i skomunikować cały obiekt i przystosować także dla osób niepełnosprawnych. Prowadzone są prace badania archeologiczne oraz prace konstrukcyjno-konserwatorskie. Bardzo interesującym znaleziskiem są pozostałości XV-wiecznego Pałacu Opackiego, znajdującego się w tym samym miejscu, gdzie pałac obecny, zajmującego natomiast dużo mniejszą przestrzeń. Dzięki tym badaniom archeologicznym i architektonicznym ustalone zostało, że budynek ten nie był w całości murowany, ale części murowane były wzniesione tylko w partii dolnej, natomiast część górna została wzniesiona w konstrukcji mniej trwałej, tak zwanej szachulcowej. Za kilka lat w tym pomieszczeniu, w którym znajdujemy się, które do tej pory dla mieszkańców Nowej Huty znane jest jako kaplica akademicka, będzie jedna z sal wystawowych Muzeum Kultury i Duchowości Cystersów, które powstaje w opactwie w Mogile Krakowie. Opactwo cysterskie przeznaczyło na ten cel 8 pomieszczeń na parterze, 4 pomieszczenia piwniczne. To są pomieszczenia, które po adaptacji będą przeznaczone na sale wystawiennicze. Bardzo ważnym wydarzeniem co roku są Sylwestry, bo jest to zakończenie ostatniego dnia każdego roku. Dlatego też bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy i przywiązujemy do zorganizowania tych zabaw, tych bali sylwestrowych, łącznie z opracowaniem każdego detalu. No, mając na uwadze, że jest to wyjątkowy wieczór, największy problem miały i mają zawsze panie, które chcą wyglądać odświętnie, jak damy. Dlatego też przychodziły przeważnie w długich sukniach i to wszystkie panie, w przepięknych, długich toaletach, a panowie chcąc im dorównać, również byli odświętnie ubrani w smokingach, garniturach eleganckich, żeby docenić podniosłość tego wieczoru. Bale te trwały od godziny 20 do białego rana. W przeciwieństwie do dancingu były one bardzo nastrojowe, bez awantur.